Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Koalicji Obywatelskiej poświęconej programowi Koalicji Obywatelskiej, krajowemu programowi, jak również chcemy na dzisiejszym spotkaniu przedstawić plan dla regionu Warmii i Mazur. O tym wszystkim będą mówili nasi kandydaci, liderzy naszych list do Sejmu i do Senatu. Pierwszego poproszę pana posła Janusza Cichonia o zabranie głosu. Ważnym elementem programu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Twoja Polska jest część mówiąca o niższych podatkach i wyższych płacach. Wiemy, jak to zrobić. Mamy plan, który pozwoli na podniesienie płac wszystkich Polaków już od 1 stycznia 2020 roku. Zasadniczy element tego programu, tego planu, to jest premia za aktywność dla tych, którzy pracują i zarabiają mało, dla tych, którzy są na dzisiaj najniższej płacy, im oferujemy premię za aktywność, a dodatkowo wszystkim, także im, obniżenie obciążeń podatkowych, obniżenie PIT-u i ZUS-u. On w sumie nie będzie przekraczał 35%. Zyskamy na tym wszyscy, wszyscy ci, którzy pracują. Mamy także ofertę dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, zwłaszcza dla tych, którzy prowadzą tą działalność na własny rachunek i dla których gigantycznym obciążeniem jest ZUS. Chcemy, aby ZUS był naliczany nie od przeciętnego wynagrodzenia, a od wynagrodzenia minimalnego. To pozwoli na dokonanie bardzo istotnych oszczędności, jeśli chodzi o koszty funkcjonowania firm, tych, którzy działają na własny rachunek, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, małych firm. Dla większych oferujemy zniżki inwestycyjne, premie za rozwój. Te firmy, które będą się rozwijały, nie będą płaciły od tego wzrostu CIT-u, będą zdecydowanie w lepszej sytuacji. To zachęta także do tego, aby obudzić śpiące dzisiaj inwestycje prywatne. Chcemy też premiować aktywność zawodową ludzi starszych. Mamy cały zestaw propozycji dla dzisiejszych emerytów i dla tych, którzy na emerytury przejdą. Ci, którzy pracują dzisiaj, będąc na emeryturze, nie będą płacili podatku od emerytury, która jest w zasadzie dodatkiem do pracy. Dla tych, którzy zdecydują się na przedłużenie aktywności zawodowej, mamy ofertę w formule opłacania ich składki emerytalnej przez państwo. Zyskają pracodawcy, bo będą mieli niższe koszty, i zyskają emeryci, bo dostaną wyższą wypłatę, a jednocześnie w perspektywie będą mieli znacznie wyższą emeryturę. To najważniejsze elementy tej części programu. Niższe podatki, wyższe płace. Zrobimy to. Jesteśmy silni razem i jutro może być lepsze. Pani poseł Anna Wasilewska. Szanowni Państwo, fundamentem wolnego, silnego i demokratycznego społeczeństwa była, jest i będzie zawsze edukacja. W tym edukacja obywatelska. Nasz program Polski Obywatelskiej zaczyna się od budowania wolnej i demokratycznej szkoły. Ale żeby taka szkoła funkcjonowała, musimy przede wszystkim odsunąć od niej polityków. A jak? A to przede wszystkim tak, że powołamy Komisję Edukacji Narodowej. To jest organ, który będzie zrzeszał w sobie ekspertów, nie polityków. I to oni będą pisali programy dla szkół na wszystkich poziomach, a później będą prowadzić ewaluacje. Kolejna rzecz to współpraca z samorządem. Wiecie Państwo doskonale, że ta trudna reforma edukacji, która została wprowadzona przez większość nazywana deformą, od samorządów pochłonęła 23 miliardy złotych, a przecież mówiło się, że to ma być bezkosztowa reforma. Niestety tak nie jest. Zrobimy wszystko, żeby na bieżąco współpracować z samorządami i każda jedna zmiana, która będzie wprowadzana, żeby była uzgodniona z samorządem, bo wiadomo, że nie ma możliwości, żeby nie pociągała ona za sobą
kosztów. Dalej proponujemy szkołę, gdzie decyzje będą podejmować wspólnie rodzice, nauczyciele, samorządowcy i w szkołach średnich pełnoletni uczniowie. Tylko wtedy można pracować i można wytyczać wspólne cele, jeżeli wszyscy będą wiedzieli o danych projektach, o danych problemach szkoły. Szkoła musi być dostępna dla każdego i dlatego chcielibyśmy, aby szkoła pracowała nawet do 9 godzin. Po to tylko, żeby dzieci były w niej nauczane, wychowywane, ale też żeby miały zajęcia pozalekcyjne, żeby mogły rozwijać swoje zdolności, żeby mogły uzupełniać braki, ale i żeby też mogły korygować dysfunkcje. Dobra szkoła nie wymaga noszenia ciężkich plecaków. Też wiemy wszyscy, że dziecko nie powinno mieć w plecaku więcej niż 10% wagi swojego ciała. Patrząc na to, jak z jakimi ciężkimi plecakami dzieci chodzą, no niestety potem mamy skrzywienia kręgosłupa i inne dysfunkcje. Dlatego zrobimy wszystko, aby książki były w szkole, żeby dzieci odrabiały lekcje w szkole, żeby miały zajęcia pozalekcyjne, a do domu, żeby poszły po to, żeby odpoczywać i mieć duży kontakt ze swoimi rodzicami. To wszystko jest do zrobienia, ale przede wszystkim tu ważny jest nauczyciel. Żeby on był w tej szkole i realizował nasze marzenia, musi dostać podwyżkę i te podwyżki są zabezpieczone w naszym projekcie budżetu, o którym mówimy, mówiąc o programie dla Polski. Dlatego też nauczyciel dostanie podwyżkę i dostanie więcej autonomii. Dlatego, że chcielibyśmy, aby nauczyciele byli ci, którzy pracują z pasją, którzy potrafią rozwijać w dziecku zainteresowania. Wiemy o tym też, że nauczyciele nie powinni 100% podstawy programowej realizować na zajęciach. Dlatego, że muszą mieć czas na rozwój tego dziecka i na pracę ponad podstawę programową. Pozwolimy samorządom na elastyczną strukturę szkoły, czyli na przykład szkoły ośmioklasowe będą mogły mieć nauczanie 1-3 w małych szkołach, szczególnie mówię to o szkołach wiejskich, żeby była ta szkoła blisko domu. I żeby realizować ten system, oprócz podwyżek dla nauczycieli, muszą być zachęty finansowe. Mamy taką propozycję, żeby uczniowie, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki, którzy biorą udział w olimpiadach, żeby dostawali tak zwane stypendia edukacyjne, natomiast nauczyciel, który będzie się tym uczniem zajmował, który będzie z nim pracował, który będzie z nim rozwijał jego pasję, żeby dostawał premię edukacyjną. To w takim skrócie tyle, co mamy dla edukacji. Ale kolejnym ważnym obszarem jest kultura i dbałość o kulturę. Szanowni Państwo, bardzo byśmy chcieli, aby Ministerstwo Edukacji współpracowało z Ministerstwem Kultury, aby dzieci od małego świadomie uczestniczyli w kulturze, w spektaklach teatralnych, muzycznych, bądź też innych. I dlatego taka współpraca musi nastąpić. Chcemy odbudować czytelnictwo. Chcemy, żeby dzieci zaczęły znowu pięknie czytać i mówić, bo nasz język polski w tej chwili jest kaleczony i w szkołach nie ma czegoś takiego jak głośne czytanie. Chcielibyśmy do tego wrócić. Jeśli chodzi o kulturę, przywrócimy 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, zwiększymy wsparcie finansowe na ochronę zabytków. Wiecie doskonale, jak mało jest tych pieniędzy. Nasze województwo warmińsko-mazurskie, jeśli chodzi o zabytki, ilość zabytków jest trzecim, jeśli chodzi o województwa. Natomiast dofinansowanie mamy na samym końcu. Po prostu jesteśmy chyba drudzy od dołu, czyli na miejscu 15-16. Musimy to zmienić, bo mamy bardzo dużo do zrobienia, a jednak kultura i nasze dziedzictwo kulturowe dla nas tutaj jest bardzo ważne i o to musimy dbać. Będziemy dbać o twórców i twórczość. Uważamy, że jak najwięcej czasu powinniśmy poświęcić pieniędzy z
powodujemy, żeby samorządy wspomagały instytucje kultury, ale nie tylko. Organizacje pozarządowe, które zajmują się kulturą, dlatego że od samego, od dołu krzewienie kultury jest bardzo ważne i czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca, wiemy o tym doskonale. I jeszcze jeden obszar, na który chcę zwrócić uwagę. Chcemy budować sprawne państwo, które udźwignie wyzwania XXI wieku i będzie dobrze służyło naszym dzieciom. Ale pamiętajmy, że miarą jakości każdego państwa jest jak dba o seniorów i ich rodziny. Mamy gotowe rozwiązania, jeśli chodzi o seniorów. Też wiecie państwo, że jesteśmy po 80 spotkaniach w całej Polsce z seniorami i po tych spotkaniach powstały dwie ustawy, one są gotowe. Jedna oczywiście już w międzyczasie nie została przyjęta przez marszałka, poszła do kosza, ale my do niej wrócimy. Dlatego, że chcemy przede wszystkim wspomóc osoby niesamodzielne, chcemy pomóc rodzinom, które pracują, a jednocześnie chcą zajmować się chociażby swoimi rodzicami. Mamy tak zwany urlop wytchnieniowy, mamy kolejne rozwiązanie, czyli czek opiekuńczy dla osoby niesamodzielnej, żeby rodzina mogła pracować. Opaskę życia, to są już takie drobne rzeczy. Jestem bardzo zadowolona, bo opaska życia już w naszym województwie zaczęła funkcjonować, ale chcemy, żeby to był program ogólnopolski, który będzie dostępny w każdej najmniejszej miejscowości. Ponadto powołamy Obywatelski Parlament Seniorów, który będzie ustawowym reprezentantem osób starszych, bo przecież podeszły wiek nie powinien i nie może pozbawić Polaków możliwości decydowania o sobie. Szanowni Państwo, silni jesteśmy razem, wspólnie musimy pracować i jeżeli te wszystkie nasze przedsięwzięcia, założenia zostaną zrealizowane, zapewniam, że jutro może być lepsze. Dziękuję. Pan poseł Mirosław Pampuch. Szanowni Państwo, pani poseł Wasilewska mówiła o jednym z aspektów naszego życia społecznego, o usługach publicznych w zakresie edukacji, w zakresie polityki senioralnej, czy też kultury. Ja powiem o ochronie zdrowia, bowiem w tych wszystkich politykach społecznych PiS zapewniał nas, że wprowadzi europejskie standardy. Zamiast tego, co się stało, zamiast tych standardów, mamy degrengoladę w tych wszystkich obszarach, między innymi w ochronie zdrowia, partia PiS po prostu nie rządzi. Nie proponuje obywatelom żadnych rozwiązań, które by wpłynęły na jakość właśnie tychże usług publicznych. Jeżeli dojdziemy do władzy, to wprowadzimy racjonalne reformy w zakresie ochrony zdrowia. Po pierwsze, dostępność do lekarzy specjalistów w ciągu 21 dni. Zapytacie się Państwo, jak to zrobimy? Czy jesteśmy cudotwórcami? Nie, nie jesteśmy cudotwórcami. Otóż przede wszystkim szacunek dla zawodu lekarza. Proszę zwrócić uwagę, w sytuacji, kiedy lekarze, rezydenci rozpoczęli swój proces, media publiczne mówiły o tym, że jedzą kanapki z kawiorem, że wyjeżdżają na wczasy zagraniczne. I co się stało? Większość tych lekarzy rezydentów opuściła nasz kraj. A więc spowodujemy powrót lekarzy do Polski wtedy, kiedy będą godnie wynagradzanie, a to również zapewnimy. Kolejna sfera to kwestia SOR-u. No nie może być sytuacji, kiedy na szpitalnych oddziałach ratunkowych pacjenci umierają, a w tej chwili nie mamy do czynienia z jednym przypadkiem, który mógł być ewenementem, ale mamy szeregiem przypadków albo śmierci na SOR-ze, albo też oczekiwania w karetce 8 godzin na przyjęcie. To jest rzecz niedopuszczalna. Spowodujemy, że pacjenci na SOR-ze w ciągu 60 minut będą zdiagnozowani, zaopatrzeni i ustalony zostanie plan ich leczenia. To jest kwestia wyłącznie organizacji pracy pomiędzy podstawową opieką zdrowotną a szpitalami. I stwierdził, że wystarczy stworzyć sieć szpitali i nie kupować usług medyczne, a wyłącznie szpitale finansować poprzez ryczałty. Okazało się to jednym wielkim niewypałem. Ostrzegaliśmy, że tak nie działa system ochrony
zdrowia i mamy teraz do czynienia właśnie z taką, a nie inną sytuacją. Ale również, Szanowni Państwo, kwestia leczenia onkologicznego. Platforma Mizara Łukowicz prowadził kwestię związaną z przyspieszeniem diagnozowania raka. My chcemy teraz doprowadzić do sytuacji, kiedy rak będzie wyleczalny na poziomie Unii Europejskiej, właśnie w standardach europejskich. Deklarujemy, że w ciągu 7 lat spowodujemy, że wszystkie postacie raka będą leczone właśnie w tymże standardzie. Bo co mamy w chwili obecnej? Obecnie co roku na raka zapada 160 tysięcy osób. Z tego 5 lat przeżywa w Polsce 60 tysięcy. Natomiast w Unii Europejskiej 96 tysięcy. Czyli mamy prawie ponad 30 tysięcy osób, a więc małe miasteczko, które umiera na raka, dlatego że nie jest leczone. W ciągu ostatnich 12 lat wprowadzono kilkanaście, dokładnie 94 nowe rodzaje leków onkologicznych. Z tego w Polsce mamy dostępne 53%. 53%, a więc nie jesteśmy leczeni. Skąd będą środki finansowe na to? A więc między innymi z programu związanego z Unią Europejską. Pokazaliśmy jako Koalicja Obywatelska, Platforma, PSL, że potrafimy zabiegać o środki finansowe, potrafimy zabiegać o środki unijne. PiS w tej chwili w przygotowanym budżecie Unii Europejskiej ma o 100 miliardów mniej środków dla Polski, niż to było wynegocjowane. Odzyskamy te środki dla Polski i z tego między innymi sfinansujemy opiekę onkologiczną. Ale to nie tylko. Deklarujemy, że nie tylko przywrócimy, ale rozszerzymy bezpłatny program in vitro. W Polsce mamy prawie 1,5 miliona par, które cierpią z powodu bezpłodności. Czy mamy pozbawiać ich prawa do szczęścia? Tylko dlatego, że jedna osoba ma taką, a nie inną ideologię. Jedna osoba, która nie ma rodziny, uważa się za zbawcę Polski. Otóż nie, my przywrócimy program in vitro. Z tego programu, kiedy był finansowany ze środków budżetu państwa, urodziło się 21 tysięcy dzieci. To jest realny fakt i realny program. Wprowadzimy również powszechne szczepienie dzieci dostępnymi na naszym rynku szczepionkami. I to bezpłatne szczepienie, bowiem nie może być sytuacji, że jedno dziecko korzysta, bo jest zamożniejsze rodziny z pełnych katalogu szczepień, a drugie nie. Będziemy oczywiście walczyć ze wszelkimi elementami związanymi z kwestiami antyszczepionkowców, bowiem to jest realne zagrożenie dla naszego zdrowia. Zapewnimy pełną również opiekę okołoporodową i znieczulenie przy porodzie. To są deklaracje nasze, deklaracje Koalicji Obywatelskiej na najbliższe 4 lata. Bądźmy silni razem. Jutro może być lepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Paweł Pan. Dzień dobry. Szanowni Państwo, bardzo ważnym naszym punktem programowym Koalicji Obywatelskiej jest ekologia. Chcemy wszyscy żyć w czystym Polsce, szczególnie tutaj u nas na Warmii i Mazurach. Nie chcemy być zatruwani plastikiem, nie chcemy być zatruwani śmieciami, które hurtowo są przywożone do Polski, więc głównym naszym punktem programowym jest to ustawowy zakaz wprowadzania nieczystości, śmieci do Polski i tutaj utylizowanie ich w naszym kraju. Oczywiście wiąże się to również z ustawowym zakazem sprowadzania węgla rosyjskiego do Polski. Państwo PiS chwali się, jak to wspaniale kopalnie polskie funkcjonują, a samo zwiększa import tego węgla. Na pewno do tego nie dopuścimy. Oczywiście wiąże się z tym systemowe rozwiązanie, czyli zmniejszenie udziału kopciuchów, starych pieców węglowych i chcemy do 2030 roku pozbyć się tego problemu i będzie to darmowa wymiana pieców na pompy ciepła lub na ciepło sieciowe. Do 2040 roku chcemy się systemowo pozbyć węgla z naszego środowiska, z naszej gospodarki, z naszego kraju. Oczywiście wszystko będzie prowadzone za porozumieniem środowiska górniczego,
całym Śląskiem, tak aby wszyscy pracownicy, którzy pracują w tym sektorze, spokojnie mogli się wykwalifikować. Spokojnie poczekamy aż do naturalnego wykończenia się zasobów węglowych. Jestem też oczywiście związany, jeśli chodzi o plastik, zmienimy ustawowo tak, że nie będzie można używać torebek foliowych i całego plastiku. Będziemy chcieli wprowadzić opakowania wielokrotnego użytku, tak abyśmy żyli w Polsce ekologicznej, w Polsce zdrowej. Zakażemy, to już mówiłem o odpadach, bardzo ważny punkt, abyśmy nie byli śmietnikiem całej Europy i całego świata, żeby w Polsce nie było sprowadzonych odpadów do naszego kraju. No i oczywiście chcemy naszą infrastrukturę miejską zadrzewiać, zakrzewiać, nie betonować, żeby duża pomoc samorządom, żebyśmy mieli wsparcie również w tym segmencie. Króciutko dziękuję bardzo na temat. Wszystko oczywiście jest w naszym programie Koalicji Obywatelskiej Twoja Polska. Silni razem, jutro może być lepszy. Dziękuję. Pan Jarosław Słowa, kandydat do Senatu. Szanowni Państwo, Polska potrzebuje przywrócenia ustroju demokratycznego. Stąd nasza propozycja aktu odnowy demokracji, jednorazowego uchylenia wielu aktów prawnych prowadzonych niezgodnie z Konstytucją. Mamy do czynienia w Polsce od 3 lat ze zjawiskiem nowym. Jest to swego rodzaju hybrydowy, konstytucyjny zamach stanu. Przede wszystkim zamach na Konstytucję. Konstytucja zawiera wiele pięknych zapisów o prawach, wolnościach, obowiązkach obywateli, ale bez instytucji, które czuwają, aby władza respektowała te wolności, Konstytucja jest zbiorem pięknych, pustych frazesów. Niestety w ostatnich latach PiS doprowadził do zniszczenia, podporządkowania sobie tych instytucji, które mają stać na straży naszych wolności i praw. Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, zmiany w sądownictwie, ale też podporządkowanie mediów prowadzą do zjawiska, które nazywane jest wyborczym autorytaryzmem. Demokracja rzeczywiście jest wtedy, kiedy opozycja ma szansę wygrać. Wzory państw blisko nas położonych na wschodzie pokazują, że ta nowa technologia polityczna znakomicie sprawdza się tam i jest importowana teraz do Polski. Cóż to jest ten wyborczy autorytaryzm? A to znaczy podporządkowanie przez rządzących wszystkich instytucji państwowych celem wykorzystania ich w walce wyborczej, tak żeby pozbawić opozycji realnych szans na zwycięstwo. Najlepszym przykładem jest chociażby Telewizja Polska. Ja poświęciłem się i obejrzałem 1 września program TVP Olsztyn. Szanowni Państwo, dzień dla Polaków święty. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Prezydent Olsztyna organizuje uroczystości. Wśród mediów nieobecna jest która ekipa? TVP 3 Olsztyn. Dlaczego? Odpowiedzmy sobie sami. Tego samego dnia w programie informacyjnym TVP 3 wśród relacji z różnych wydarzeń w regionie występuje 9 polityków PiS-u, którzy w 10 wypowiedziach promują się. Ilu jest polityków innych ugrupowań, innych komitetów? 0. Na tym polega właśnie podporządkowanie instytucji państwowych opłaconych z naszych podatków celom jednego ugrupowania politycznego. To zamienia się w machinę propagandową. Oczywiście jest niezgodne z jakimikolwiek standardami rzetelności dziennikarskiej. Twarz nie ma jedną. Nie zapomnimy. Szanowni Państwo, w państwie musi istnieć balans między władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Jeśli tego balansu nie ma, całkowite podporządkowanie jednej opcji politycznej prowadzi do tego, że w starciu z instytucją państwa obywatel jest bezradny. Każdy z nas może się zderzyć na drodze z samochodem rządowym. Każdy z nas może trafić w sporze sądowym na zwolennika PiS-u albo inną osobę, która będzie bliższa obecnej władzy. Na razie kilka osób jest wyłączonych spod regulacji prawnych, ale wkrótce może być tak,
że całe kategorie obywateli będą traktowane jako obywatele drugiej kategorii, bo obecna władza żywi się konfliktem, wskazując kolejne grupy społeczne jako swoich przeciwników i wrogów. Niedawno byli to nauczyciele, osoby z niepełnosprawnościami, ale jutro to może być ktoś, kto ma model rodziny nieodpowiadający ideologicznym poglądom PiS-u, ktoś, kto nie dość patriotyczny jest według ich kryteriów. Każdy z nas może stanąć wobec tego, że jest wobec machiny państwa bezradny. Dlatego trzeba wprowadzić kontrolę społeczną nad władzą, bo każda władza pozbawiona kontroli wyradza się. Najkrótszym, najbardziej realnym, najprostszym rozwiązaniem jest dopuszczenie opozycji do większości w Senacie. Dlatego kandyduję z pełnym przekonaniem, że tam możemy bronić praw i wolności obywateli. Dziękuję. Pan Marcin Puchciński, wicemarszałek województwa. Szanowni Państwo, usłyszeliśmy przed chwilką propozycje krajowe, ale również mamy propozycje dla regionu. Jest to 6 punktów, najważniejszych 6 punktów, które chcemy w najbliższych latach skierować do naszego regionu. Pierwszym jest więcej pieniędzy dla regionu. Już nieraz udowodnialiśmy, że jesteśmy skuteczni w negocjacjach z Brukselą. Dlatego po raz kolejny wynegocjujemy kolejny duży program dla Polski Wschodniej. To kolejne setki milionów euro, które wpłyną do naszego województwa. Również zadbamy o to, żeby mieszkańcy naszego województwa mogli korzystać z wyodrębnionych środków unijnych dla terenów przygranicznych. To kolejne miliony euro. Przypilnujemy ponadto, żeby więcej inwestycji z krajowego zasobu trafiało do naszego województwa. Drugi punkt to bezpieczny region i bezpieczna rodzina. Warmia, Mazury, nasze województwo jest naszym domem i chcemy czuć się tutaj bezpiecznie. W zależności od tego, czy idąc chodnikiem do szkoły czy przedszkola z naszymi dziećmi. Dlatego dalej stawiamy na nowe drogi, na ścieżki rowerowe, na budowanie chodników. A potwierdzeniem tego, że wiemy, o czym mówimy i wiemy, jak to robić, jest dobrze oceniany wśród mieszkańców fundusze chodnikowe, zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jako działanie samorządu województwa, jako działanie gminy Olsztyn oraz program odnowy dróg wojewódzkich. Zadbamy również o kompleksowe rozwiązanie problemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w subregionie elbląskim. Będziemy również wspierali ochotnicze straże pożarne oraz wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Trzeci punkt to nowe inwestycje dla regionu. Naszym priorytetem jest dokończenie S16 do Ełku, ale również S5 od granic województwa do Ostródy. Chcemy również dokończyć obwodnicę Olsztyna w północnej części, a także zmodernizować bardzo potrzebne dla naszego województwa drogę 51 do Bezlet oraz drogę 53 do Szyman. Duży nacisk położymy na przybliżenie naszych mieszkańców dostępu do usług publicznych, tu poprawa dróg lokalnych. To zrobimy z funduszu tak zwanego schetynówek. I przeprowadzimy inwestycje, niezbędne inwestycje w porcie morskim w Elblągu, dzięki którym faktycznie będziemy mogli zwiększyć przeładunek tego portu do 1,5 miliona ton i dzieki tym inwestycjom będzie mogło powstać 700 nowych miejsc pracy. Pani Jolanta Piotrowska, wicemarszałek województwa. Proszę Państwa, przywrócimy mały ruch graniczny. W tej chwili stopa bezrobocia w naszych powiatach, w naszym województwie w większości sięga mniej niż 10%. Natomiast w powiatach przygranicznych ta stopa bezrobocia to kilkanaście procent. Chcemy sprawić, że granica przestanie być ścianą, żeby pobudzić rozwój gospodarczy, przywrócimy ten ruch graniczny także w całym województwie, nie tylko w terenach przygranicznych.
Także chcemy otworzyć przejście, nowe przejście graniczne, Perły Kryłowo oraz punkt kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej w Grzechotkach po to, żeby wpłynąć na rozwój wymiany handlowej między Polską a Rosją. Proszę Państwa, kolejna nasza propozycja, nasz pomysł to wsparcie dla rolnictwa. Mamy czas dożynek. Dziękujemy rolnikom za ich ciężką pracę, ale ciężka praca rolników często nie wystarcza. Dlatego uruchomimy bardzo sprawnie działający i szybki fundusz klęskowy dla wsi i dla rolników. Stworzymy także pakiet ekologiczny dla rolników, w którym znajdzie się wymiana źródła ciepła, panele fotowoltaiczne oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków. To chcemy, żeby pobudziło też rozwój wsi i ułatwiło życie naszym rolnikom. I wreszcie nasz pomysł, nazywany w skrócie Zieloną Doliną. Proszę Państwa, czego nam potrzeba w naszym regionie, na Warmii i Mazurach? Potrzebujemy zdrowego i dobrego życia naszych mieszkańców. Dlatego wynegocjujemy z Unią Europejską fundusze na rozwój naszej pięknej krainy. Na to, żeby skorzystać z warunków naturalnych, z czystych jezior, rzek, lasów i żebyśmy te warunki naturalne, piękne, mogli wykorzystać do tego, żeby tworzyć tu dobre warunki do życia, a jednocześnie pobudzać rozwój gospodarczy. A zatem zainwestujemy znaczące fundusze w odnawialne źródła energii, ale także we wspomniane już zdrowie. Zależy nam bardzo, żeby nasi mieszkańcy byli zdrowi, żeby nie brakowało nam lekarzy specjalistów. Więc z tych funduszy chcemy uruchomić znaczące pieniądze na rzecz rozwoju usług zdrowotnych, turystyki zdrowotnej, a także turystyki rodzinnej. Po prostu chodzi nam o to, żebyśmy mogli, korzystając z tych warunków naturalnych, żyć tutaj spokojnie wszyscy i zdrowo, a także szczęśliwie. A nasi młodzi mieszkańcy, żeby nie opuszczali naszego regionu w poszukiwaniu lepszej pracy, lepszych warunków do życia, ale zostawali tutaj. I tu dlatego stworzymy te warunki. Proszę Państwa, jesteśmy silni razem. Jako Koalicja Obywatelska jutro mówimy, jutro może być lepsze. Dziękuję. Nasi kandydaci przedstawili program Koalicji Obywatelskiej, program krajowy, jak również plan dla regionu. Teraz proszę ewentualnie o indywidualne pytania do poszczególnych naszych kandydatów, liderów listy Koalicji Obywatelskiej. Rozumiem, że jak nie ma, to będą w kuluarach indywidualne rozmowy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za przybycie i za dzisiejszą konferencję. Silni razem. Silni razem. Jutro może być lepsze. Jeszcze raz. Silni razem. Jutro może być lepsze.